jednego wagonu. Ćwiczenia mają na celu wypracować metody współdziałania różnego rodzaju służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym województwie. Oczywiście policja, straż pożarna, służba ochrony kolei, straż graniczna, straż miasta czy służba zdrowia. Scenariusz przewidywał taką sytuację, w której do pociągu wdarło się 3 uzbrojonych mężczyzn. Mężczyźni ci kazali maszyniście skierować pociąg na boczny tor, w międzyczasie wzięli zakładnika. Na tym bocznym torze ci terroryści przekazali informację, że mają podłożone ładunki wybuchowe pod ten pociąg. Ustalono również, że w pociągu znajduje się niebezpieczna substancja chemiczna. Ściągnięte na miejsce siły policyjne, między innymi negocjatorzy, którzy jednak nie przekonali terrorystów do poddania się. Te siły, które tu zostały zgromadzone, przypuściły szturm na cały pociąg, odbito zakładników, a terrorystów zatrzymano. Wspomagamy działania policji. Tutaj mamy zdarzenie z udziałem substancji niebezpiecznych, chemicznych, dlatego też doszło do rozszczelnienia tej substancji, do uwolnienia. Nasze działania polegają na wyznaczeniu strefy zagrożenia, ewakuacji zagrożonych mieszkańców oraz zebraniu sorpcji tych związków, które się wydostały w trakcie tego ataku terrorystycznego.